Co się panią podoba w Działdowie? Nic nam się nie podoba w Działdowie. Właśnie zabezpieczenie właśnie podróżnych, takich jak przyjechanie bliżej rynku. Nie mamy właśnie zaplecza takiego, żeby dojechać tutaj, nie? Trzeba zostawić samochód bardziej głębiej. Myślę, że trochę turystyka i rekreacje. Wydaje mi się, że brakuje mi takich miejsc rekreacyjnych, wie pan, tego typu, jak to miejsce jest tak dziś, gdzie mogłabym młodzież się spotykać, popołudniami spędzać czas. Nie, no drogi. Pogodę, no. Drogi. A dlaczego drogi? No, tak, żeby w lepszym stanie były. Jadę rowerem, samochody jadą i się pcha w środek na trzeciego. Blisko z tego pani mi przyjeżdża, pani samochodem, jak tak może być? Gdzie jest policja? Akurat w tej części Działdowa można zaparkować, ale w innych jest problem. Ja marzę o basenie, krytym basenie, może jakiś aquapark. Pracy jest mało w Działdowie, prawda? Więcej pracy, żeby było dla ludzi. Pracy, żeby było więcej. Dawały nowe miejsca pracy, bo tutaj te Działdowne się już robi wieś, a nie miasto. A to dlaczego nowe miejsca pracy nie powstają? No, ja myślę, że głównie jest działania tutaj samorządu są słabe w tym kierunku. To chyba praca. Nie ma pracy w Działdowie. Młodzi ludzie nie mają pracy. Nie ma zakładów pracy. Na pewno drogi bym poprawił. To na pewno. No i żeby jakieś miejsca pracy jeszcze stworzyć, bo za dużo to tu ich nie ma. Żadnej nie ma tutaj. Nic się nie rozwija, jednym słowem. Marketów aby nastawiano i nic więcej. A to jakie są powody tego, że... Może złe zarządzanie. No to tak wygląda chyba. No chciałem, żeby więcej było pracy. Bardzo mało jest miejsc pracy. To mogłoby się zwiększyć. Mogło być więcej miejsc pracy. Jest za mało pracy dla młodzieży. Jedynym takim rozwiązaniem to są staże. Jak się ktoś załapie, to jest dobrze, a jak nie, to nie. Prawda? A dla młodzieży nic nie ma, żeby coś było. Więcej boisk do grania. Na przykład trawiastych, bo mamy same orliki, a nie ma trawiastych do rozegrania meczu. Na przykład tak jak seniorzy startu nie mogli wejść do drugiej ligi, bo nie było boiska. A jakby było boisko, to by weszli do ligi i by było więcej oglądania pewnie, bo była druga liga, więcej lepszych zespołów przyjechaliby i większe widowisko. Władze. Dlaczego? No proszę bardzo, widzi pan tu gdzieś młodych ludzi? To jest tylko władza, która działa na rzecz emerytów i to wszystko. Dziękuję.